Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj akcja siewy. W końcu mamy pole uprawione. Spadło przez weekend 26 litrów deszczu. Mamy dzisiaj 27 czerwiec. Siejemy pszenicę. Stachu tam działa, nagrywam dla Was. I co? Pole mamy ładnie uprawione tym żelatym agregatem. Widzieliście w poprzednim odcinku. Zlepku tak naprawdę. Biorę towar, który tu leży. Sobie przygotowałem, już przywiozłem. Wszystko jak należy. O, pszenica, o zima, wilejka. Kupiłem sobie z lokalnej centrali nasiennej u nas na rozsiew tąże odmianę zafrawiana. Pokazywałem w sumie w poprzednim odcinku nad Simusem. No, rwij się. Ach, dobra, jest. Piękna pszenica, grube ziarno przede wszystkim i ciężkie, naprawdę fajne ziarno, piękne wręcz. Dobra, sprawdzimy, bo tu się zamyka, żeby nam się nie wysypało. Babie lato się zrobiło i wszędzie pajęczyna się zrobiła dzisiaj. Wsypujemy towar, 100 kilo pszenicy. Tak to się tu prezentuje, ale towar. Dobra, woreczki, nasiona, masa 1000 nasion, to jest 36 z kawałkiem. Wysiew na hektar 210, przykładowe wyliczenie, masa 1000 nasion 400. Przy tym, dobra. Ileś nasion na hektar? Zasiejemy chyba 375, 150 kg ustawimy na hektar, czyli by się zgadzało, bo chciałem siać 375, 380 nasion na metr kwadratowy wedle tej tabeli, 150 kg na hektar. Aczkolwiek nie wiem, czy nie zwiększymy, chociaż nie, taka obsada powinna być sam raz, z tego szczególnie, że to jest pszenica oścista. To ma do siebie, że się powinno silnie krzewić, aczkolwiek zobaczymy, no pogoda sprzyja na razie schodom, terminem się tam wedle uczonych takie terminy siewy mogą się przesunąć o tydzień, dwa. Co prawda jesteśmy w terminie siewu dla naszego regionu, województwa świętokrzyskiego, także zobaczymy, kurczę, co to jest. Rwie się ładnie. A co to się trafia, takie ziarenko? Patrzę czy nie ma, drodzy widzowie, jakiegoś przężyta, ale jest czysta ta pszenica, także jest nieźle. Dobra. Pyk, myk, pyk, pyk. Dobra, jest. Bajlando. Bajlando na drugi woreczek. 25 kg woreczki. 100 kilo. Powinniśmy pierdzielić ten kawałeczek, który tu mamy z boku. Teoretycznie 0,75 hektara powinno starczyć. Aczkolwiek ja sobie zostawię taki margines błędu. No i obsiejemy tutaj pole. O. Gdzie? Koleżko. Pajączek mały. Grube ziarno, fajne, ładne, podoba mi się. Zobaczymy, co to będzie ze wschodów. Wilgoć w ziemi jest, popadało, pole jest uprawione jak stół. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz chyba w historii tak mam dobrze doprawione pole. No, zobaczymy, co będzie. Nie sieję teraz nawozów NPK, zupełnie NPK wiosną.
taką praktykę zastosuję. Zobaczymy, czy się to sprawdzi. Zobaczymy też, jakie ceny nawozów będą wtedy. No i tak. O. Dzisiaj je wsypiemy. To jest chyba HR Strzelce odmiana. HR Strzelce jakaś grupa producencka. No i tak. Mamy woreczki na razie na bok. Sobie leżą. Dobra, palem sprzęta i ustawimy sobie siewnik. Dobra, walimy go do góry. Dobra, gdzie jedziesz, koleżko? No tak. Stelaż mój prototypowy powiedział. Taki, żeby jakiś krawężnik, ewentualnie zboże, wrzucić na górę, żeby było wygodniej przez zimę. Ciapek zostanie zrobiony, jak Bóg przykazał, bo mówicie, że strasznie jest ciapek niezadbany. Pomalujemy go, zmienimy maskę, bo już przegnita jest cała faktycznie. Dobra. Zostawimy, żeby nie hałasował. Chcę sprawdzać wysiew, Norman wysiewu i zaraz się widzimy. Tutaj rynienki. Rynienki ustawione. Ustawiony jest siewnik 59 312 2,5 metra Amazonka. 21 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Stop. Dobra. Sprawdzimy, co to będzie. Ach, wiadereczko takie miałem fajne. Ciekawe, czy ono jest, czy tu jest. Czy go nie ma? Chyba go nie ma. Dobra, idę po wiaderko. Parujemy sobie. Mamy 0,0. Wezmę sobie wiadereczko. 0,42. Waży. Dobra. Dobra. Wyciągamy. Sobie na razie to przymknę. Bo nie, bo mi składam śrubeczki, no nic. Dobra. Dobra. Pyk. Dobra. No, trochę jest. 2 kilo, może być za dużo. Zaraz zobaczymy. Za dużo. 232 kg wychodzi na hektar. Zdecydowanie za dużo. Czyli się tam zgadzało, wszystkie są otwarte. Dobra, wjeżdżamy z powrotem korytkami. Zmieniamy. Pokażę wam już finalne strojenie, ile wyjdzie. Dobra, mamy ustawione 160 kg. Całe tam 158 dokładnie mi wyszło z próby kręconej. I tak, będziemy jechali, że 2 pełne przejazdy. Jeden przejazd ze ścieżkami, potem znowu 2 pełne przejazdy. Na 12 metrów rozstaw średnicy będzie. Szerokość będzie po prostu ustawiona. No i tak to będzie wyglądało. Dobra.
tutaj, od tej strony, żeby jednolicie były ścieżki po prostu robione. Tak to będzie wyglądało. No ta. Dobra, cofniemy. Dobra, jedziemy, pierwszy przejazd. Dobra, siejemy. Moi drodzy, tak to wygląda uprawione. Według mnie naprawdę fajnie. No i tak, zobaczymy jak to się będzie siało. Od granicy to może być różnie. Dorałem sporo tej granicy, ale do połowy dojedziemy, już się nie powinno zapychać. Powinno być bajka. Znacznik nas prowadzi, to najważniejsze. Chcę zrobić ścieżkę idealny ruch, no zobaczymy, czy mi się uda. Tej tutaj z drugiej strony, bo tu sobie zaprawiałem. Tyle zostało. Dwa przejazdy mi brakło do całego pola. Także się zgadza wszystko. Tam jest 85 arów. Dobra, tu mamy zwykłą. Tu mamy ościstą zaprawioną. Mamy dwa worki związane. Będę musiał jeszcze dwa dowiązać. Sypujemy. Worek dziurawy. Dobra. Bierzemy. Sypujemy. Już pełny staw. Trochę to już zaprawiane przeze mnie. Ale też gruba, fajna, podobna strasznie. No także nie jest źle. Dobra. Jeden woreczek. Też jest ładnie gruba. Będzie dobrze, moi drodzy. Oścista, wiadomo, mnie zawsze sypie. Ciężkie. Sto kilo. Na jedną mańkę, 100 kilo na drugą.
O w mordę. To się nie zmieści. Więcejściowa może. Za dużo. Przesypiemy trochę na tę stronę. Dobra. Będziesz szczupkiem. I tyle. Kurwa jebana. Było więcej. No a to jest pszenica ode mnie, tak zaprawiona. Jakieś tam gdzieś się drobinki słomy trafiają jeszcze. Jest nieźle. O nie, babci kury wyszły. Dobra. Ale gówniane worki, jeden rok. Jeszcze mysz widzę, że była. Jeden rogi. I po worku. Worki się wydają do wywalenia. Nigdzie indziej. Śmieci się trafiają z podłogi. Dobra. Kręci się. SY Dubaj od kolegi, doprawiamy. No tu widać odcień, jaka jest różnica. Tu też zasypane SY Dubaj już, bo pszenica oścista została już obsiana wszędzie, gdzie należy. No ładna jest, fajna jest, czysta. Mam jeszcze worki na przodzie. I lecimy dalej, bo mamy następny dzień w sumie. Przez to, że wczoraj już było późno, do fryzjera pojechaliśmy ze Stachem. Bo przyjechał i nas obciął, a już wieczorem dosiewałem tą ościstą, bo nie będę nawagrywał. I co? Widzimy się na polu. Tak to idzie, moi drodzy. Kurzy się już, ale ma padać w sobotę. Dzisiaj mamy czwartek, także